pełna blasku. To aniołowie patrzą zachwyceni. Umiłowana córka Boga Ojca, kwiat najpiękniejszy całego stworzenia. Maryjo, przychodź proszę przez moje kapłańskie serce do serc tych wszystkich, którzy trwają w oczekiwaniu, aby spotkać się z Tobą, Ciebie doświadczyć w tej audycji. Matko Boża, przyjdź i poszerz nasze serca. To pod Twoim niepokalanym sercem poczęło wszechmocnego, wszechmogącego, nieskończonego Boga. Ty masz serce zdolne ogarnąć całą ludzkość, cały świat. I to czynisz. Jednocz nas z sercem Przenajświętszym Jezusa, które z miłości do nas pękło na krzyżu, z którego wypłynęły zdroje sakramentów dla nas. Jedyne ocalenie, jedyna siła, jedyne autentyczne spotkanie z Nim w sakramentach. Mamo, ja Twój niegodny i słaby duchowo syn, chcę się Tobie ofiarować bez reszty. Chcę ofiarować Ci wszystkie Twoje dzieci, synów i córki, kapłanów, siostry zakonne i osoby świeckie, do których mocno wierzę, za chwilę będziesz przychodzić. Uczyń mnie swoim narzędziem. Maryjo, ucz dzieci swoje. Pokory, czystości, miłości Bożej, błogosławione męczennice z Nowogródka, święte w życiu i powołaniu, siostry nazaretanki, patronki audycji, módlcie się za nami. Bora, Belgia, 1932 rok. Mija 15 lat od objawień fatimskich. Słowa Maryi, które są słowami samego Boga, muszą się wypełnić i wypełniają się. Świat zaczynają ogarniać wojny, głód, prześladowanie. Rosja podejmuje pierwsze próby ogarnięcia całego świata. A we Włoszech, tak charakteryzuje też tło, w jakim przychodzi, w czasie, w jakim przychodzi, do Bora Matka Boża, Wincenty Łaszewski. We Włoszech Mussolini atakuje Kościół, w Niemczech Hitler szaleje coraz bardziej, wspina się po demonicznych szczeblach swojej kariery politycznej. Działalność komunistów, faszystów, niepokoje społeczne, ogólnoświatowa depresja gospodarcza, szybkie zmiany, zapaść ekonomiczna, duże bezrobocie w Europie. Kolejki po chleb, chciałby się powiedzieć. I ludzie, dawni gorliwi katolicy, tłumnie odchodzą od wiary. To tak jak dzisiaj, ludzie tłumnie odchodzą od wiary. Europa zostawiła Pana Boga. A na ich decyzji ważą różne ateistyczne ideologie, propaganda, ale też sytuacja gospodarcza i polityczna. Ludzie gubią z oczu Boga. Tak jest, że w ucisku człowiek może odnaleźć Boga, zwrócić się ku Bogu, albo też w ucisku takim czy innym może przeklinać Boga, skupić się na brakach, zamiast prosić Boga o pomoc, stracić Boga z oczu, a skupić się na tym, czego mu brakuje. Ale też Kościół jakoś słabiej apostołuje, zwłaszcza jeżeli chodzi o klasę robotniczą, która cierpi nędzę, która się odradza, rodzi się, można by powiedzieć, na nowo, ale nie znajduje opieki ze strony Kościoła. Obojętność religijna w Belgii, potężna. Ale żadna sytuacja, żaden czas, żaden człowiek nie jest obojętny Matce Najświętszej, bo ona jest matką wszystkich ludzi. I przychodzi z nieba na ziemię. Do Bora. Wyjątkowość tego objawienia zaakceptowanego przez Kościół jest taka, że wizjonerzy pochodzą z rodzin obojętnych religijnie. Mam tutaj na myśli 5 dzieci. Ich rodziny, a są to 2 rodziny, właściwie nie praktykują wiary. Pierwsza rodzina to rodzina w USA, która w ogóle ma rozbrat z Bogiem. I rodzina de Jambre, a w rodzinie de Jambre tak naprawdę wdowa od roku. Chodzi od czasu do kościoła,
taki katolik odświętny, jest uważana za kobietę wierzącą, bo czasem widać ją w kościele. Hubert Voisin, jeden z ojców wizjonerów, głowa rodziny jednej z rodzin, niech już tak będzie, zapisuje swoją córkę do szkoły katolickiej prowadzonej przez siostry nauczania chrześcijańskiego. Nie dlatego, żeby uwierzyła, żeby była przy Panu Bogu, ale ma z nią problemy wychowawcze. Ona nie je. Ma trudności z jedzeniem, a słyszy, dowiedział się od kogoś, że siostry zadbają o to, aby dziewczyna jadła, zadbają o jej wychowanie. Tak też jest i dzisiaj. Dzisiaj również nierzadko rodzice zapisują do szkół katolickich, bo chcą, żeby dzieci ich były dobrze wychowane, dobrze wykształcone, a nierzadko nie ma to w związku z ich wiarą. Chociaż też jest wielu rodziców wierzących i chcą, żeby dzieci były wychowane i żeby ich edukacja też w tym duchu była dobra, solidna, dlatego do sióstr, dlatego szkoły katolickie nie jest obojętny Maryi. Los mieszkańców Bora, los mieszkańców Belgii, tak w okamgnieniu się ateizującej. Bóg nie ma zatem względu na osoby. Skoro wybiera te dzieci, a zaraz szczegółowo sobie opowiemy, jak to z nimi było, to zadziwia, bo do tej pory mieliśmy dzieci, czy fatimskie, czy inne, z wierzących, praktykujących rodzin, a tutaj dzieci nie praktykują. Rodzice nie przekazali im wiary. Matce Bożej to nie przeszkadza. Gdy tak myślałem o tych rodzinach i myślałem o tych dzieciach, wizjonerach, obojętnych do tej pory religijnie, to pomyślałem sobie o tym fragmencie z Dziejów Apostolskich, który niedawno rozważaliśmy, kiedy Piotr ma wizję, żeby udać się z Jafy do Cezarei Nadmorskiej, bo tam zaprasza go i wysyła dwóch swoich posłańców, Korneliusz poganin, który się nawraca, wojskowy, a u Korneliusza z kolei krewni, inni ludzie, poganie, i idzie tam. Bo w tej wizji, o tym płótnie, o którym sobie mówiliśmy, kiedy jego cztery końce spadają z nieba na ziemię, a na tym płótnie wiele, wiele różnych zwierząt, i słyszy głos duchowy: Piotrze, bierz, zabijaj, jedz. Bo Bóg wszystko uczynił czystym. Jest to przesłanie, że wszyscy zostali zbawieni, więc udaje się z posłańcami Korneliusza, co zresztą później będą mieli mu za złe. Apostołowie, ale też nawróceni Żydzi w Jerozolimie, z Jafy do Cezarei Nadmorskiej. I tam głosi Słowo Boże z mocą. Wygłasza kerygma do Jezusie, który umarł i zmartwychwstał. Jest tak wypełniony Duchem Świętym, że poganie w domu Korneliusza nawracają się. Jest oniemiały Piotr, że Duch Święty stąpił na pogan. I potem powie: i zrozumiałem, że Bóg nie ma względu na osobę. Zatem nikogo nie wykluczajmy. Nikogo nie wykluczajmy. Piotr po tym, jak Duch Święty stąpił na pogan, chrzci tych pogan. Jada z nimi posiłki, potem będzie musiał się wytłumaczyć swoim współbraciom apostołom, jak już wspomniałem, i też Żydom nawróconym z chrześcijaństwa, którzy to czyste, tamto nieczyste, zniewoleni prawem i gubiący w tym prawie człowieka. Nikogo nie gubmy. Miłość. Miłość matki. Dzieci mają miłość matki. A w tym objawieniu, w wyborze wizjonerów, pierwsza myśl, która nam powinna zostać w sercu: Bóg nie ma względu na osoby. Bóg chce, żebyś kochał i kochała każdego, bo to miłość może sprawić, że człowiek się nawróci. Tylko miłość. Jeszcze jedna taka myśl. Z ostatniej chwili, można by powiedzieć, troszkę zajmuję się małżeństwami. Nie byłem umówiony na rozmowę z takim panem zbuntowanym, wysoki intelekt, jednak duchowo daleko, daleko od kościoła. I czułem się w tym dniu bardzo zmęczony i taki osłabiony, taki upośledzony intelektualnie. Mówię: Panie Boże, ja nie mam siły na to spotkanie, na te argumenty, kontraargumenty, analizy, wsłuchiwanie się, całą ścisłość narracji. Ja nie mam siły. Ja mogę dać tylko temu człowiekowi miłość.
Dziś jestem mu pośledzony intelektualnie. Mogę dać mu miłość, więc adoracja, więc modlitwa. Wypełni mnie miłością. Pan chciał się rozwodzić, ale serce skruszało. Jak opowiadał historię swojego życia, to tak mnie wzruszył, że oczy się zaświeciły, łza się zakręciła i widziałem, że on był też poruszony. Jeszcze nie jest dobrze, tak? Bo świat to nie bajka. Jeszcze happy endu nieba nie ma, bo nieba nie ma na ziemi. Ale już jest zwrot, już światełko w tunelu widać. Także miłość, naprawdę miłość. Musi mieć szerokie serca. Szerokie serca, które ogarniają każdego człowieka. Raz, karmić się miłością. Dwa, podjąć decyzję kochania, a kochanie to wybór, a kochanie to działanie i w trakcie działania otrzymamy miłość. Choćbyś nie wiadomo, jak był przygotowany do spotkania z drugim człowiekiem, to ty go nie przybliżysz do nieba, do Pana Boga, jeżeli nie będziesz mieć miłości, a tę daje Pan Bóg. Naprawdę bezinteresowną miłość daje Pan Bóg, ale też nam daje w momencie, gdy my dajemy. Przykładem tego jest rozmnożenie tych 5 chlebów i 2 ryb dla 5000 mężczyzn, licząc kobiet i dzieci. Pan wziął, pobłogosławił, połamał i rozdał. My nie wiemy, kiedy ten cud się wydarzył. Pan jakby tymi 5 bochenkami karmi tłumy. Dopiero potem nam wiadomo, pod koniec Ewangelii, że apostołowie 12 koszów, resztek ułomków zbierają i sami są oniemiali. Jak to się stało, że tyle zostało i w ogóle skąd to wszystko jest? Od Boga. Także dawaj, ile masz, a Bóg będzie to pomnażać. Nieważne, ile żyjesz, ważne, jak żyjesz. To a propos Maksymiliana Kolbe, to a propos Faustyny, to a propos Giuseppe Moscati, którego wam polecałem, tego napolitańskiego lekarza świętego. 47 lat, ktoś mógłby powiedzieć, ale zajechał się gość. Tylu osobom by pomógł, gdyby się oszczędzał, bo pewnie na serce umarł, nagle go znaleziono. Przyjął tego dnia, tego w filmie nie ma. Komunię świętą, był na mszy świętej i potem odszedł, gdy wrócił już do pracy. Ze szpitala tam do swojej pracy, do tego gabinetu. Każdego dnia karmił się Eucharystią. Każdego dnia uczestniczył we mszy świętej. Ale też każdego dnia miał decyzję kochania. I Bóg udzielał mu tej miłości. Mimo różnych przeciwności losu, niezrozumienia, zmagań, trudów, tak prywatnych, jak i zawodowych, wytrwał do końca. Tylu ludziom pomógł i tylu ludziom przekazał miłość, że ludzie wokół niego się zmieniali. Pamiętamy z filmu, kto oglądał o Giuseppe, że siostra, która była taką właśnie starotestamentalną, chciałaby się powiedzieć, osobą sprawiedliwość, temu to, zasady, wierność zasadom. Jej serce skruszyło się, wypełniło się miłością wskutek Chrystusa, którego doświadczyła w Giuseppe Moscati. Nieważne, ile żyć, ważne, jak żyć, ile dusz przyprowadzić do nieba. Dzieci Maryi takie mają być. A przy Maryi serce nam się rozszerzy, bo dziś Matka Boża ma serce. I każdego dnia ma serce, zabrzmiało to troszkę kuriozalnie, że przychodzi do dzieci, które nie są gorliwe religijne, bo nie miały skąd czerpać tej wiary. Hubert, Wenza, ojciec, przekazuje siostrom, aby uczyły jego córkę Gilbertę. I tę sytuację wykorzystuje Pan Bóg, wykorzystuje Matka Boża, aby przyjść, ożywić wiarę w Belgii poprzez liczne znaki, cuda, nawrócenia, uprzedzając nieco fakty. Dziecko niewierzących rodziców wędruje do katolickiej szkoły. Gilberta ma 13 lat, kiedy staje się wychowanką sióstr nauczania chrześcijańskiego. W tej szkole, w tej akademii jest uczona, potem po lekcjach tam też odrabia zadania i tryb jest taki, że zostaje po lekcjach w szkole do godziny 7, do 19. 7 wieczorem, powiedzielibyśmy po prostu, tak? I też jest tak to ustawione, że wychodzą po nią nie rodzice, ale wychodzi po nią 4 dzieci. Jej rodzeństwo i też rodzeństwo, które jest w sąsiedztwie, mieszka właśnie tej drugiej rodziny de Jambre, a tak naprawdę wdowy już po de Jambre, bo de Jambre od roku nie żyje. Po Gilbertę każdego dnia wychodzi jej brat Albert, który ma 11 lat,
jej siostra Fernanda, która ma 15 lat i dwoje dzieci z rodziny de Jambre, Andrea 14 lat i jej imienniczka Gilberta, która ma 9 lat. Dlatego będziemy sobie mówić, że mała Gilberta, która ma 9 lat, wychodzi po większą, dużą Gilbertę, która ma 13 lat. Gilberta de Jambre wychodzi po Gilbertę Voisin, ale dziś kombinuje. I dnia 29 listopada 1932 roku czwórka dzieci jak zwykle wyrusza po dużą Gilbertę, tę, która uczy się u sióstr. Wchodzą do bramy, sztorny, idą prostą ścieżką do klasztoru, do tej szkoły, do akademii. Po lewej stronie, tak jest to opisane przez Wincentego Łaszewskiego, jest nasyp kolejowy, widać, z wysokim wiaduktem, a naprzeciw wiaduktu w ogrodzie sióstr znajduje się grota Matki Bożej z Lourdes. Cały ogród jest otoczony niskim żelaznym parkanem. Dzieci dzwonią do klasztoru, czekają na Gilbertę i Albert spogląda w pewnym momencie w górę, w niebo, gdzieś nad wiadukt i tam widzi Maryję. I mówi, patrzcie, Najświętsza Maryja Panna, ubrana na biało, chodzi nad wiaduktem. I tu już zadajemy sobie pytanie, skąd wie, że to Najświętsza Maryja Panna? Skoro ta rodzina nie praktykuje, skoro ta rodzina jest daleka od Pana Boga. Może, tak sobie myślę, gdzieś coś, gdzieś, ktoś wspomniał, powiedział, Matka Boża, ale na pewno dostaje łaskę zobaczenia. Przecież w sytuacji innych objawień dzieci pytają, kim jesteś Pani, jakaś Pani. A tutaj od razu ten chłopak mówi, Najświętsza Maryja Panna, ubrana na biało, jest na niebie, chodzi nad wiaduktem i przemieszcza się od wiaduktu, który jest po lewej stronie, w stronę groty Matki Bożej z Lourdes, która jest po prawej stronie. Dzieci czekają, czekają i jakoś nie dowierzają, ale widzą, że z tym Albertem coś się dzieje dziwnego, patrzy w niebo, jest zadziwiony. Dzieci patrzą i również widzą. Bóg nie ma względu na osobę. Na pogan zstąpił Duch Święty. Dlaczego by dziecko z takiej rodziny, obojętnej religijnie, nie miało widzieć Matki Bożej? I dlaczego nie miałoby jej rozpoznać od razu? Dzieci są pełne zachwytu, ale też są przerażone. Gilberta wychodzi z klasztoru z siostrą Furtianką, patrzy na dzieci, widzi, że jej rodzeństwo i kolega i koleżanka z tej drugiej rodziny, którzy przyszli po nią, patrzą jak zaczarowani w niebo, z fascynacją, ale też niemałym przerażeniem. Sama patrzy i też widzi. Mówi, och, krzyczy. Ale siostra, widząc dzieci w nieco odmiennej sytuacji, osobliwej sytuacji, może tak lepiej powiedzieć, też patrzy w niebo, nic nie widzi. Siostra zakonna nie widzi Matki Bożej, a dzieci widzą z obojętnych rodzin religijnie. Od tajemnicą jesteś Boże. Cudowną tajemnicą, dla którego wszyscy są bliscy, która wszystkich ogarniasz, która wszystkich chcesz zbawić i wszystkich chcesz obdarować miłością. Miała powiedzieć Furtianka takie słowa. Figura nie może sama się poruszać. Myśli, że dzieciom chodzi o figurę Matki Bożej z Lourdes, że coś z nią nie tak. A tu chodzi o Matkę Bożą, która jest na niebie i przychodzi z jednego końca na drugi kraniec. Wizjonerzy są przerażeni i pędzą czym prędzej do domu. Opowiadają tę sytuację. Pięcioro dzieci. Każde widziało to samo. Więc coś jest na rzeczy, ale mało kto im wierzy. Natomiast drugiego dnia również dziewczynka idzie do szkoły, również dzieci wychodzą po nią i ta sama sytuacja. Również widzą Matkę Najświętszą. Mówią o tym, przychodzą do domu, a pani de Jambre, czyli matka tej dwójki,
myśli, że ktoś zwodzi dzieci, że ktoś robi jakiś żart dzieciom, skoro drugi raz to samo widzą, ktoś się ukrywa, ktoś chce je zwieść, może jakoś wykorzystać, zrobić im krzywdę i postanawia zdemaskować tego kogoś. Uzbrojona w ciężki kij poszła pod budynek akademii, towarzyszyło jej 5 innych dorosłych i tego wieczoru przeszukano cały teren, nikogo nie znaleziono, a Matka Najświętsza ukazała się 4 razy. 4 razy w tej sytuacji, tam są dzieci, są ci dorośli, przeszukanie terenu, o co chodzi, kto tam coś kombinuje, zwodzi dzieci, może chce im krzywdę zrobić. W tym czasie dzieci dalej widzą. I to 4 razy w różnych miejscach ogrodu dzieci będą widzieć Matkę Najświętszą, a ostatnie miejsce w tym czasie, tego samego wieczoru, Matka Najświętsza będzie blisko figury Maryi z Lourdes, blisko groty, koło głogu, pod gałęzią, pod krzewem głogu. I to będzie miejsce, do którego Maryja będzie przychodzić i przyjdzie 33 razy do dzieci. Dzieci opisują tak wygląd Matki Bożej. Matka Boża pojawia się w długiej, białej, gęsto pofałdowanej sukni, promieniującej błękitnym blaskiem. Ręce trzyma złożone do modlitwy. Ma piękne niebieskie oczy i uśmiecha się. Wygląda bardzo młodo. Na jej widok dzieci padają na kolana, jakby przyciągnął je tajemniczy magnes. Zaczynają razem odmawiać różaniec. I znowu w domu, gdzie nie odmawiano różańca. Dzieci odmawiają różaniec. Może ktoś je gdzieś nauczył, może jakaś babcia, jakaś sąsiadka. Nie wiemy, nie mamy takich informacji, ale razem z Maryją odmawiają różaniec, a może otrzymują taką łaskę, wlaną łaskę. Dla Boga przecież nie ma rzeczy niemożliwych. Dzień po dniu Matka Boża przychodzi i następnego dnia, czy tam kolejnego dnia, siostry dalej nie dowierzają. Ten teren, gdzie Matka Boża przychodzi, starają się zabezpieczyć, zamykać wcześniej te wszystkie bramy, mury szczelnie pozamykać. Też puszczają psy na teren, żeby tej farsie dać, żeby zakończyła się ta farsa, no bo to jest skomplikowane, nie? Coś zaczęło się dziać w ich ogrodzie, dzieci widzą raz, drugi, trzeci. Przeszukiwano teren, tutaj nic się takiego nie dzieje naturalnego. No jest problem, siostry by sobie chciały żyć spokojnie, a tutaj na ich placu objawienia się zaczynają. I to jeszcze ze strony dzieci obojętnych religijnie do tej pory, z takich rodzin. Podkreślam, z uporem maniaka. Nigdy nie wiadomo, jak Bóg działa, przez kogo działa. To jest jakaś tajemnica Boża. Więc każdemu dawajmy szansę. To też taka dla nas nauka. Każdemu dawajmy szansę. Nie gadajmy o niewierzące dzieci, niewierząca rodzina, a tu w szkole, a tu gdzieś, a na nabożeństwie. Nigdy nie wiemy. Gdyby ta sytuacja inaczej wyglądała, oczywiście Bóg dałby sobie z nią radę, bo zawsze przeprowadza swoją wolę. Jak nie tędy, to tędy. Jak nie za murem, to przed murem, to nad murem. Żartobliwie rzecz ujmując, ale gdyby nie to dziecko, które poszło do sióstr, wcale nie dlatego, żeby być wychowane po katolicku, nie miałoby miejsca w takiej sytuacji to objawienie. I rozpoczyna się w pewnym momencie rozmowa. Tam za 5., 6. razem, gdy Matka Boża przychodzi. Czy jesteś niepokalaną dziewicą? Pyta Albert. Albert pyta, czy jesteś niepokalaną dziewicą? I znowuż Albert, który ma 11 lat, który jest z tej rodziny pierwszej w USA, który jest bratem Gilberty, która uczy się u sióstr, której to rodzina w ogóle nie ma nic wspólnego z Bogiem, zadaje takie pytania. I znowu by można powiedzieć, no tu się nic kupy nie trzyma. Tu się nic kupy nie trzyma. Dzieci odmawiają różaniec, dzieci pytają, chłopiec zadaje takie pytanie. Czy jesteś niepokalaną dziewicą? Tu musi działać z wielką mocą Duch Święty, który nie ma względu na osobę, że pojawia się takie pytanie.
Matka Boża kiwa głową. Albert pyta, czego żądasz? Żądam, abyście byli zawsze dobrzy. Zawsze dobrzy. Cynicznie czasem podchodzę sobie do tego sformułowania. Najważniejsze być dobrym człowiekiem. Nieważne w co wierzysz, kogo wierzysz. Czy jesteś buddystą, czy jesteś joginem, jogistą, czy jesteś protestantem, czy jesteś katolikiem. Ważne, żebyś był dobrym człowiekiem. Matka Boża wywołuje temat. Chce, żebyście zawsze byli dobrzy. Człowiek dobry jest i zawsze wtedy, gdy jest u swojego korzenia, u źródła dobry. A gdzie się dobro zaczyna? W intencji się zaczyna dobro. W sercu człowieka zaczyna się dobro. Tu się zaczyna dobro. Gdyby człowiek sam z siebie, powtórzę po raz kolejny, często to powtarzam, był dobry od korzenia, od intencji, poprzez pragnienia, poprzez myśli, poprzez słowa i wreszcie działania, Jezus nie powiedziałby, mówiąc o winnym krzewie, o sobie, w którego jesteśmy wszczepiani, że nic beze mnie uczynić nie możecie, że beze mnie uschniecie. Nie wydacie owocu dobra, nie wydacie owocu miłości. A potem, jak te zeschłe, pozbawione miłości, a może religijne, kultyczne, może modlące się na różańcu, ale niewszczepione we mnie za pośrednictwem mojej matki latorośle, zostaniecie zebrani, wtrąceni do ognia, spaleni. Nic beze mnie uczynić nie możecie, mówi Pan. Przesadził to jakaś hiperbola? Nie. Byście zawsze byli dobrzy. Byście zawsze byli dobrzy. To trzeba wszczepienia w Boga. I Maryja po to przychodzi, żeby te serca wszczepić Boga, wszczepić Chrystusa. To pierwsze słowa Matki Bożej. Chcę, żebyście zawsze byli dobrzy. Matko Boża, ja też chcę być jako Twój Syn zawsze dobry. A jeżeli zło rodzi się w moim sercu, to chcę za nie przepraszać, wołać do Ciebie, zabierz to i zanurzać w miłosierdziu Ojca, w Jego Synu Jezusie Chrystusie wszelkie zło, wszelkie złe pragnienia, wszelkie złe intencje. Matko, ja chcę mieć taki kontakt z samym sobą, abym miał kontakt w Tobie z najmniejszym złem, które rodzi się w moim sercu, a które jak kropla trucizny może zatruć cały dzban mojego serca. Chcę widzieć to zło. Nie chcę adorować zła, chcę adorować dobro, chcę adorować Ciebie. Ale chodząc w światłości świata, którą jest Twój Syn, chcę widzieć to, co mnie zatruwa, aby zanurzać w Nim, bo On może wszystko oczyścić, bo zostało to już oczyszczone na krzyżu, bo zostało pokonane wszelkie zło na krzyżu. Teraz trzeba tylko korzystać z tego. Stąd Piotr, ciągle brzmi mi w sercu to wydarzenie z Jafy, a potem z Cezarei, słyszy słowa od Boga w sercu. Nie nazywaj nieczystym tego, co Bóg oczyścił. Tak, jednostkowy człowiek i ja też możemy być nieczyści w myśli, w słowie, w działaniu, ale faktycznie zostaliśmy oczyszczeni już na krzyżu. To się wydarzyło. A teraz chcemy korzystać z tego. Chcemy aktualizować to jedno wielkie, kosmiczne oczyszczenie, jakiego Pan poprzez swoją straszną mękę na krzyżu dokonał dla każdego człowieka, dla każdego. Matka Boża 6 grudnia pojawia się po raz pierwszy z różańcem. Zaczyna pojawiać się z różańcem. Wcześniej uczy tej modlitwy różańcowej. Tak możemy się duchowo domyślać, skoro dzieci modlą się na różańcu. A teraz pojawia się z różańcem. I tak będzie już aż do 3 stycznia 1933 roku. Tak jak wspomnieliśmy sobie, tych przyjść i spotkań będzie w sumie 33. To już wszystkie od 6 grudnia będą z różańcem w ręku. Dzieci będą się modlić i Maryja razem z nimi będzie się modlić. Matka Boża poleca dzieciom, aby przyszły 8 grudnia. W uroczystość niepokalanego poczęcia. Ponieważ te objawienia już trwają, wieść o nich się rozchodzi, tłumy przychodzą przed klasztor.
Wielu oczekuje, tak jak to jest człowiekiem, jakiegoś cudu, że będą coś widzieć. Sensacja oczywiście jest, sensacja pociąga. Ale objawienie jest to wyjątkowe z tego powodu, że 8 grudnia dzieci są w ekstazie. Ci ludzie, którzy są obok dzieci, obok tej piątki, blisko tych dzieci, tak, widzą dzieci w ekstazie i to jest dla nich to wyjątkowe wydarzenie. Są w ekstazie, wpatrują się, kontemplują oblicze Maryi, która się do nich uśmiecha. Dzieci w tym czasie są już poddawane pierwszym badaniom, kłucie igłą, świecenie w źrenice, nawet jest tutaj napisane, że przepalanie zapałkami. Dzieci kompletnie nie reagują na to. Są w ekstazie. W ekstazie, w uwielbieniu Matki Najświętszej. Można by tę ekstazę przenieść na grunt naszego życia duchowego. Kiedy zapałki tego świata, kiedy ognie tego świata nie będą cię palić, kiedy igły, które ktoś będzie próbował ci wbić, a może nawet gwoździe, nie będą cię boleć, wtedy, gdy będziesz wpatrzony w Maryję, wtedy, gdy będziesz kontemplować jej oblicze, bo jej oblicze emanuje wszechmocną, nieskończoną miłością. Dzieci są karmione miłością. To jest doświadczanie Boga na ziemi. W obliczu matki doświadczają Boga na ziemi miłości. Są nieobecne, są w ekstazie. Nie chodzi tu o to, żebyśmy my byli w ekstazie, żeby szukać ekstaz. Psychologia by pewnie powiedziała, którą dzisiaj tak wszyscy ubóstwiamy, która tak potrafi przeprogramować człowieka, że chce się rozwodzić, że upewni go rozwodzie. Powiedziałaby na stuporze. Dzieci są na stuporze. Nie reagują na bodźce zewnętrzne. A potem Gilberta, ta wychowanka sióstr od nauki chrześcijańskiej, powie do taty: tato, pomyśl tylko, chcą, bym uwierzyła, że mnie kuli, że był jakiś ogień, że świecono mi w oczy. Ja nic nie pamiętam z tego. Nic takiego nie miało miejsca, nie? Kłuje człowieka igła tego świata, igły językowe, igły spojrzeniowe, igły działaniowe tego świata, gdy jest skoncentrowany na sobie i kiedy siebie uczyni centrum świata, to wszystko mnie kłuje, wszystko mnie dobija, wszystko mnie denerwuje. Jest mi tak przykro, jak można, ale gdy jestem w Bogu, to tak już nie boli, bo miłość Boża jest swego rodzaju pancerzem, bo miłość naprawdę wystarczy. Miłość naprawdę wystarczy. Widzimy to w świętych, którzy zawsze przeszli drogę dzielącą ich los z losem Jezusa, że z uśmiechem znosili cierpienia i mieli cierpliwość. O właśnie, chodzi o cierpliwość. Nam brakuje cierpliwości, gdy nas kują, gdy świecą nam latarkami po oczach. 17 grudnia Matka Najświętsza prosi o kapliczkę, która powstanie i 4 dni później mówi: jestem niepokalaną dziewicą. Więc ten temat objawień maryjnych, istota Maryi, jestem niepokalaną dziewicą. Dzieci pytają, ale dlaczego ona się objawia i dlaczego przychodzi? A Matka Boża odpowie po prostu, żeby ludzie mogli tu przychodzić w pielgrzymkach. Nie? Wybiera to miejsce. Tajemnica Bożego wyboru. Wybiera to miejsce, aby ożywić wiarę. Wybiera to miejsce, aby ludzie tutaj przychodzili, tutaj doznawali łask w świecie, w którym gaśnie wiara. Oczarowałaś me serce, oczarowała serce dzieci, serca dzieci, piątki dzieci, serca, powiem, obojętne do tej pory religijnie, Matka Najświętsza, wspólnota miłości ukrzyżowanej, utwór do słów, Pieśni nad pieśniami, dotyczy oblubienicy, w której można absolutnie odnaleźć osobę Matki Najświętszej. Oczarowałaś me serce, siostro ma, oblubienico, oczarowałaś me serce, jednym paciorkiem twych naszyjników, jednym spojrzeniem twych oczu zachwyciłaś mą duszę.
bo słodki jest Twój głos, a twarz pełna wdzięku. Wprowadź mnie, Królu, w Twe komnaty, cieszyć się będziemy i weselić to. Piękna jest miłość Twoja, siostro ma, oblubienico. Jak piękna jest miłość Twa, słodsza od wina, a zapach Twoich szat nad wszystkie balsamy. Miodem najświeższym ociekają wargi Twe. Wprowadź mnie, Królu, w Twe komnaty, cieszyć się będziemy i weselić Tobą. Ty, którego miłuje dusza moja, wskaż mi, gdzie pasiesz Twe stada. Ogrodem zamkniętym jesteś, siostro ma, oblubienico. Ogrodem zamkniętym, źródłem zapieczętowanym, jak lilia pośród cierni, tak Ty pośród dziewcząt. O, jak piękna jesteś, przyjaciółko moja, jakże piękna. Wprowadź mnie, Królu, w Twe komnaty, cieszyć się będziemy i weselić Tobą. Ty, którego miłuje dusza moja, wskaż mi, gdzie pasiesz Twe stada. Wprowadź mnie, Królu, Maryjo, jesteś ogrodem zamkniętym, zamkniętym na zło, rajem zapieczętowanym na zło. Jesteś potężna. Już wiemy, skąd święty Ludwik Maria Grignion w traktacie o doskonałym nabożeństwie o Najświętszej Maryi Panny używa właśnie takich sformułowań. Maryja, zapieczętowany ogród, raj. Raj, który przychodzi z nieba na ziemię, aby nas pchnąć ku rajowi. Aby dać nam doświadczenie raju, aby towarzyszyć nam w drodze do raju. 28 grudnia Matka Boża ogłasza dzieciom, że wkrótce przyjdzie po raz ostatni. I następnego dnia, gdy żegna się z dziećmi, rozpościera jak zwykle swoje ramiona i dzieci co widzą? Widzą jej serce. Mają wizję serca Maryi, które jest złote. Złote serce otoczone promieniami. A przecież istnieje taki związek frazeologiczny. Zwykło się mówić, to jest człowiek, który ma złote serce. O złotym sercu. Chcesz mieć złote serce? Chcesz być człowiekiem o złotym sercu? Chowaj się w sercu złotym Maryi. Dobre, nieskalane, przeczyste. Cudne serce. Najpierw widzi je Fernanda, potem kolejnego dnia widzi
Gilberta, ta duża Gilberta, ta, która uczy się w szkole u sióstr. I Andrea. I wtedy Maryja mówi, módl się bardzo wiele. Takie słowa mówi do Andrei. Bo pokazuje w poszczególnych objawieniach poszczególnym dzieciom to serce, jakby miały je indywidualnie kontemplować. Złote serce Maryi. Gdy będę się bardzo dużo modlić, gdy będę z Maryją, to Matka Boża sprawi, że moje zardzewiałe, matowe, nijakiego koloru serce stanie się złote. I w ostatnim dniu roku 1932 wszystkie dzieci już widzą wspólnie to złote serce. A Gilberta Voisin słyszy, módl się zawsze. I 3 stycznia 1933 roku Matka Najświętsza przychodzi po raz ostatni i mówi, nawrócę grzeszników. Nie mówi Matka Boża, uproszę nawrócenie grzesznikom, będę wstawiać się za grzeszników, jak do tej pory słyszeliśmy, ale nawrócę grzeszników. Taką moc dostała od Pana Boga. Powie następnie dzieciom, jestem Matką Boga, mam uczestnictwo w Jego Królestwie, jestem Królową Nieba i my taką Matkę mamy, która jest Królową, która ma władzę nad całym stworzeniem i jest Twoją Matką, zarazem pokorną służebnicą. Znika Matka Boża i jeszcze raz wszystkim dzieciom pokazuje swoje złote serce. W ostatnim przyjściu Fernanda nie będzie widzieć Maryi. Znaczy będzie widzieć tylko troszkę później. I będzie przy tym miejscu, przy tym głogu, będzie się modlić, bo będzie chciała zobaczyć Matkę Najświętszą i zobaczy ją indywidualnie. Matka Boża zapyta ją, czy kochasz mojego syna? Czy kochasz mnie? Kochając syna zatem, pokochamy matkę. Kochając matkę, pokochamy syna, do którego przecież Maryja nas prowadzi i którego chce nam dać. Być przy matce to być przy synu. Być przy synu to być przy matce. Objawienia się kończą. Już 2 tygodnie po objawieniach w tym samym miejscu jest pierwszy cud. Paulina de Rep jest uzdrawiana, która cierpi od 3 lat na chorobę kości. Jeszcze gdy Matka Boża przychodziła, Albert prosił Matkę Bożą, aby uzdrowiła ją. Matka Boża się uśmiechnęła. Albert to czytał, będzie uzdrowienie. Potem kolejne uzdrowienia, potem Maria van Lier jest uzdrawiana z gruźlicy, która zdeformowała jej kręgosłup. Ma jedną nogę martwą. Gruźlica w konsekwencjach doprowadziła do martwicy. To wszystko jest uzdrawiane. Ludzie się nawracają. Takim znaczącym nawróceniem jest nawrócenie komunisty, redaktora naczelnego Czerwonego Sztandara, który w tym miejscu doświadcza Matki Bożej, sam mówi, że ją widział. Potem diabeł trochę namiesza, będą jacyś inni wizjonerzy, będą mówić, że widzą Matkę Bożą i że to jest przedłużenie tych wizji od dzieci, zatem zatwierdzenie tych objawień będzie napotykać na trudności, troszkę rozciągnie się w czasie, ale ostatecznie biskup André-Marie Chary 2 lipca 1949 roku powie takie słowa. Objawienia mają charakter nadprzyrodzony. Oddajemy chwałę Bogu i Najświętszej Maryi Pannie. Możemy ze spokojem duszy i rozwagą stwierdzić, że Królowa Niebios ukazała się dzieciom w Bora po to, aby nam wskazać ratunek w swoim macierzyńskim sercu, troskliwie wezwać nas do modlitwy i aby upraszać nawrócenie grzesznikom.
następnym odcinku. Jestem matką ubogich. Przyszłam ulżyć cierpiącym. Zawierzcie mi swoje życie, a ja zawierzę was Bogu. Banu! W przyszłym tygodniu zapraszam.